Siema, hejos. Siema. Siema. Jedziemy dzisiaj reanimować Raptora. No to mamy problem. Dać nowe serce. Nowe serce, no, czyli akumulator, kawał prądu. Nie jest dobrze. Jedyny akumulator, który akurat my tam znaleźliśmy, który pasował do tego Raptora, to... Jasna dupa. Zwarty, nie? Nie był tani. To nie są tanie rzeczy. No, nie są tanie rzeczy. Zapytam jeszcze raz, musiałeś to zgubić? 200 zł, po znajomości, a tak w ogóle około 250 zł taki akumulator, nie? Dobra, jedź tam jak po drugi akum. Tak. Inny by tam nie wszedł, tu chodzi po prostu o rozmiar tego akumulatora. No, na szerokość. Szerokość może by wszedł. Nie, tu tam wszystko jest dopasowane, zresztą zaraz jak będziemy wkładać, to zobaczycie, że to na styku wchodzi ten akumulator. Przeciąć kładza trzeba? No i co, no i będziemy upalać, ostatnie upalanie dzisiaj. Akurat jest fajnie, sucho. Druga taka, wiecie, będzie znowu kupa kurzu. Nie, Tomek? No to mamy problem. Czyli musimy jechać kupić drugi akumulator. Szkoda, ale dobra, można się garnąć. Gaźniemy się, tylko żebyś mi auta nie przestawił, nie rozwalił. Wiesz? Tam w krzaki trzeba wjechać. No wjadę. O tak. Jestem. No zaraz wam pokażemy ten akumulator. Widzę, że nie możecie odkleić od niego. Tu jakiś papruszek upadł. Tak wygląda ten akumulator. Power Sport AGM. Czyli... Myślałem, że AMG, jak w Mercedesie. AGM. O, słuchajcie, tu podobno może mieć duży przeczuł. Ten akumulator, tak. Czyli na Willi można... No słuchajcie, będziemy mieli czyste sumienie przy sprzedaży. No. Właśnie o to chodzi. Żeby nikomu kitu nie wcisnąć. Wzięliśmy paragon, żeby klientowi właśnie pokazać, że jest kupiony nowy. I tak, teraz mogę powiedzieć, tak, daję panu nowy akumulator. Panu kliencia. Panu kliencia. A nie tam jakiś. Panie, może on był nowy, może nie był nowy. No nowy kiedyś był tam założony. No, 15 lat temu. A, narzędzia jeszcze. No ładnie. Przyjacielu. Czekaj, on jest szeroki, to ci muszę szerzej otworzyć. Jest! Tu masz narzędzia. No i zobaczymy faktycznie, ile tutaj tego miejsca jest. No i no nie ma dużo, nie ma dużo, no. Nie ma dużo. No słuchajcie, ja taką gumę chyba od mojego sprzętu mam, od starego Raptora. Muszę zobaczyć. Właśnie, dlaczego ja nie mam założonej gumy? To będzie ta guma. Czyli tego brakuje w moim Raptusie. No zaraz porównam i będę wiedział. Zobacz, ja taką gumę mam? No, kurde, to ta idzie do mojego. I z pajączkiem. Pajączek. No i wiecie co, kupiłem inny zupełnie olej do bety, nie? Nagram zupełnie inny odcinek z tego. To wam pokażę, jaki olej tym razem do bety wleci. To kurczę, nie byle co. Sonda Lambda, panie. Założona. Akumulator mamy już zalany. W sklepie nam zalali. To trzeba wyciągnąć. Na razie. No, majster, śrubki pogubione już. Nie wpadła. Nowy akumulator już bez śrubek, panie. Te rzeczy to się już nie znajdują. Pewnie wiesz co, tu wpadł. By trzeba było ten, począsnąć tym Raptorem. Podnieść. O. Nie, musimy znaleźć. Musimy znaleźć? No. Bo na starym nie założymy. No to mamy problem. A musiałeś coś zgubić? Nie wejdzie. Nie wejdzie. No ładnie. To sobie porobiliśmy. Wstydź się teraz. Czyli musimy jechać kupić drugi akumulator. Jest temat. Na jedynkę i go do góry damy.
mieli reanimować. Kładaj, co teraz? Metaliczny odgłos było słychać. Uuu, pan, nie jest dobrze. No jest źle. Zapytam jeszcze raz, musiałeś to zgubić? Musiało ci to spaść? Pa. Najwyżej dam ci papier ścierny i będziesz to ścierał. A chcesz rozebrać pokłada? Ale ja słyszałem, że to niby na dół, nie? Gdzieś leciało, nie? Nie mam pojęcia, panie, nie mam pojęcia, no. A może spadnie, jak go położymy? Git. Nic nie spadło. Masz? To kawał błota jeszcze. Zawodowy filmik normalnie. Jasne na dupa. Dobra, jedź Tomek po drugi jaku. Oj, mówię wam. Z Tomkiem czy świat? Dobrze mówiłem, że Tomek psuje, nie? Tomek psuje, Tomek psuje. No, no nie jest śmieszne, ale prawdziwe, że Tomek psuje. No nie ma akumulatora, nie ma tutaj nic innego. Trzeba się zawijać stąd po prostu i tyle. Nachyl się i mów. Już to znalazłem. Żartujesz. Gdzie? Tam w dziurce jest. W dziurce jest? W myśli dziurce. A co potrzebujesz? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, co potrzebuję, ale coś potrzebuję. Ty no Tomek, jak kurde znajdziesz ją, no to szacun, nie? A już powiem ci, no chciałem cię już wyzywać. Nie dopasowalibyśmy, nie? Bo to jest takie malutkie, no nic nie pasuje, ani na większą na tą śrubę, ani nic, nie? No ale całe szczęście, Tomek znalazł. Czyli jesteśmy w grze, jak to mówię. Długie i sztywne i cienkie pewnie. Brzeszcz od morza. Przeciąć kłada trzeba? A w którym miejscu trzeba go przeciąć? Wiesz, to, że znalazłeś, to nie znaczy, że już wkładamy, odpalamy i jeździmy. Idę poszukać czegoś długiego i sztywnego. Mam takie coś. Ty, mam jeszcze pędzelek taki. A dobra, mam brzeszcz od, taki cieniutki. Ty, jesteśmy uratowani. Chyba. Dam ci te narzędzia. Moje, twoje i patrz. Widzisz, brzeszczot się przydał. Wiecie co, czy ja bym sobie założył podwójne wydechy? O, drucik! Czekamy. Na finał, na rozwój akcji. Ty, to miał być zwykły odcinek z odpalenia, z włożenia akumulatora i z upalania. 2 godziny później, ja już widzę ją. Widzisz ją? Tak, ale po 2 godzinach. Po 2 godzinach. Wzywałeś pomoc? Ja. Ty zawału to dostaniesz, majster. Na słońcu zostawiłem. Aż nie wyłączam kamery, bo jestem ciekaw, jaki finał tego będzie i kiedy ty to znajdziesz. Znaczy znalazłeś, ale jak to wyciągniesz? Miało być tych cykwuch, nie? Wypadło gdzieś. Wypadła? Jest! Jest! Majster, jest! Ty! I tego szukaliśmy. Ty nie zgub tego już, ja cię błagam. Weź to na końcu. Bo słuchajcie, bo oni w akumulatorach to powinni to osobno dać w worku, a nie wsuwać już tutaj. No. I dopiero po włożeniu aku, dopiero sobie wkładamy te nakrętki. Bo jak tak jest, to mi też często gęsto się zdarzało, że się gubiło. Także Tomek, no uratowani jesteśmy. Napiszcie w komentarzu, czy wam też kiedyś takie coś się stało, że wam spadła ta nakrętka z aku, jak wkładaliście nowy, czy nawet stary po ładowaniu, czy cokolwiek. Nie, ja już miałem tak nieraz. Ale zawsze mogłem dopasować sobie z innego, nie? A tutaj jest jakiś taki, no naprawdę inny ten akumulator. Zresztą tak jak wam mówiłem, że wymiarowo tylko zwarty pasował. Jeszcze jakaś tam firma miała taki, a tak to wszystkie inne firmy miały po prostu większe, o jakieś 2 cm tutaj na grubość. Ale tu by nie wszedł inny, zobaczcie sami, ile tutaj jest miejsca. No, ani nie ma na szerokość, ani na długość. Czyli jeszcze dzisiaj pojeździmy. Jak Tomek czegoś nie spieprzy.
zaczyna się balet Raptora. No i zginął oczywiście. W takich chwilach to po prostu wiecie, jak ktoś dorwie kłada, zgasł mu. Teraz go będę musiał pchać. Lekko kontra i w miejscu mogę stać i przy nogach można kręcić. No to dobra, Tomek, co? Chłopaki, no to trzymajcie się. Operacja się udała. No, rajderzy, rajderki, mówię, trzymajcie się. Dwie minuty i akumulator przełożony. Tak, dwie minuty, tak. U Tomka to jest wszystko naprawdę zawodostwo, nie? Psuja, ale dobrą robotę robi. To psuja. Musi być psuja, nie? Musi być psuja. Dobra, no to co? Zobaczymy jutro. Jutro jest sobota i zobaczymy. Mam pełno piachu w butach. Nara, hejos. Widzę, że nie możecie odkleić od niego. Tu jakiś papruszek. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.